Tutaj widzimy kolejne miseczki. Ja już szykuję jeżykom kolację. Dzisiaj będzie Animonda, karny kitten. Jak widzicie, już są rozbite jajka przepiórcze. Ja skorupki tylko parzę i rozbijam. Potem skorupki wykorzystuję, na przykład dodając to jako mączkę do kurczaka lub też dla ślimaków afrykańskich. Tu jest troszkę inna miseczka na wodę, większa. Po prostu kiedy mam samicę karmiącą, małe zupełnie się nadają. Wersja jajek przepiórczych tu rozbita w osobnej miseczce. Tu jest Animonda karny kitten dla dziewczyn. A tutaj jest dla właśnie samiczki, która ma maluchy. Mieszanka w jednej miseczce, wszystko razem. Animonda karny kitten, połowa jajka przepiórczego i trochę karmy suchej zmiksowanej. Tu możecie zobaczyć właśnie, jak ten miks po prawej stronie wygląda. On naprawdę jest bardzo drobny. Tu troszeczkę nawet widać suszonego mącznika w górnym, takim już prawym rogu. Oprócz tej karmy, którą widzicie i o którą wymieniłam, w tej chwili podaję karmę w miksie, podaję Concept for Life Kitten. Tutaj nie mam już opakowania, więc nie pokażę, ale również krew, nie wiem jak wymówić. To jest dla dorosłych. I oprócz Animondy karny kitten podaję Grał oraz Concept for Life w saszetkach. Nie przygotowałam, tutaj moja wina. Wczoraj jeżyki jadły gotowanego kurczaka z kawałeczkiem jabłka i z kapsułką tranu dla odmiany. I już będziemy przechodzili do poradnika. Kolejna część na temat menu dla jeży. Tytułem wstępu do dzisiejszego filmu mogliście obejrzeć miseczki, jakie mam w hodowli, jak również karmę suchą i mokrą, jaką stosuję. Dla przykładu podałam również jedzenie domowe. Jest to urozmaicenie diety i naprawdę polecam. Natomiast jeśli chodzi o jeżowe ABC, czyli dokument, który przygotowałam, przechodzimy już do niego i pierwszym tematem, którym poruszam w nim, jest fakt, że jeżyk musi mieć dostęp do wody. Ja podaję wodę, tutaj trochę oczy będą mi biegać od monitora do Was. Ja podaję wodę niegazowaną, źródlaną, zazwyczaj kupuję w Biedronce. I będąc przy wodzie, musicie sobie u siebie, mając nawet jednego jeżyka, tak dostosować menu, żeby odchody jeżyka po prostu były akceptowalne, czyli było ich mało, jak również no, nie powalały zapachem, że chcemy się wyprowadzić z domu. Jeżeli odchodów jest dużo lub jest nieprzyjemny zapach, to świadczy, że coś jest nie tak w menu. Może nie odpowiadać woda, może nie odpowiadać mięso. Przykładowo, zawsze brałam z tego samego źródła kurczaka, udka, ponieważ za piersią moje jeżyki niekoniecznie przepadają. Skład się na tyle, znaczy dostawca na tyle zmienił albo dietę tego kurczaka, albo po prostu źródło jego pochodzenia, że wszystkie jeżyki w mojej hodowli zatruły się. Dlatego trzeba po prostu go próbować. W przypadku mokrej karmy jest podobnie i dlatego zawsze zaznaczam, że nie warto robić jakichś olbrzymich zapasów, ponieważ cokolwiek może się w jej składzie zmienić i już nie smakuje jeżykom, czy też jest źle przyswajalna, ponieważ duża liczba odchodów i albo przykry zapach świadczy o tym, że dana karma jest źle przyswajalna przez jeża. Jeśli chodzi o jeżyki młode, musicie mieć na uwadze to, że jeżyki rosną i dlatego zdarza im się wstawać w ciągu dnia, jak są głodne, i podjadać. I ja w ciągu dnia, jak mam maluchy, zawsze zostawiam chociaż łyżkę suchej, zmiksowanej
karmy. Dlatego słuchaj, można podawać karmę rozmoczoną na to wodą. Natomiast u mnie wchodził przypadek, że maluch taką karmą się zakrztusił i udusił. I sekcja wykazała, nawet właściwie sekcji nie było po co robić, bo wystarczyło otworzyć pyszczek i już przybyło, ta karma była od razu dla weterynarza widoczna, ale u koleżanki w hodowli miała analogiczną sytuację z dorosłym jeżem i ja no, od tej historii podaję wyłącznie rozkruszoną karmę. Wiadomo, namoczona byłaby prostsza, szybsza, ale to już jest wasz wybór. I teraz, jeśli chodzi o ilość karmy, ja podaję wieczorem na jednego jeżyka 2-3 łyżki stołowe karmy. W związku z tym, że u mnie z tych jeżyków jest spora ilość, ponieważ własnych mam na ten moment 10 sztuk, zazwyczaj moje menu wieczorne wygląda tak, że jest to na przykład jedzenie domowe i trochę suchej karmy, pół na pół, albo jedzenie mokre i sucha karma. Sucha jest uzupełnieniem na zasadzie takiej, że jeżeli jeżyki zjedzą na przykład więcej, bo któryś jest bardziej głodny, to i zostaje im sucha i wtedy sobie podjadają po prostu suchą karmę. Przykładowe wieczorne menu dla małych jeży. Ale to również dla dorosłych to samo można podawać. Dzień pierwszy. Tylko ja tutaj zaznaczam, to jest przykładowe menu w przypadku posiadania na przykład jednego, dwóch jeżyków. Gotowany kurczak lub indyk. No i to jak zaznaczyłam wcześniej, udo, podudzie, na przykład skrzydełko. Miksujemy z małym kawałkiem słodkiego jabłuszka. Albo na przykład innym jakimś owocem, jeśli chodzi o zasadę, miękkie owoce, zazwyczaj owoce są miękkie, więc owoce, jabłko, banan na przykład, podajemy surowe, zmiksowane i naprawdę to jest mała ilość, czy też taki miks, jak pokazywałam na filmie dla dzieci, gotowy mus. Jeśli chodzi o warzywa twarde, jak na przykład marchewka, to musimy gotować. Ja gotuję na albo w szybkowarze, albo na parze. Można do tego podać na przykład tran jako uzupełnienie. I tutaj w przykładowym menu mam na przykład jednego drewnojada lub trzy mączniki. I będąc przy owadach karmowych, nie wiem jak karaczany, bo tutaj nie będę się wymądrzać na tematy, których nie przerabiałam. Ale w przypadku drewnojadów podajemy jednego drewnojada. W przypadku mączników możemy ze trzy mączniki podać. Świerszcza jednego. Dlaczego? Każdy z tych owadów karmowych, które wymieniłam, ma swoje wady i zalety. Mączniki po prostu mają super uzupełniają białko, ale są tłuste. Drewnojady mają bardzo dużo chityny, więc najlepiej podawać te, które akurat zrzuciły pancerzyk z siebie. Świerszcze zazwyczaj jeden zupełnie je wystarcza dla jeżyka, jak udałam się złapać. Ja od pewnego czasu zupełnie zrezygnowałam z żywych owadów karmowych, dlatego że w tej chwili czekam na Lublin, na kolegę, kiedy będę mogła sobie karmówkę nabyć z zaufanego źródła, a przestałam podawać, ponieważ brałam z tego samego źródła ode mnie ze sklepu zoologicznego, aż w końcu partia się trafiła taka, że owady karmowe były po prostu, miały pasożyty i u mnie pojawiły się w hodowli pasożyty. Zaraziły się jeżyki po prostu od owadów karmowych. I dlatego wolę teraz podawać suche. I tam na tytułem wstępu do tego odcinka widzieliście suszone mączniki w opakowaniu. Dzień drugi. Gotowany kurczak lub indyk i tutaj na przykład zmiksowany z kawałkiem gotowanej marchewki i trochę rozkruszonej kostki mineralnej dla na przykład gryzoni. Może być na przykład odpowiednio przygotowana na przykład mączka też ze skorupki jajka.
Dzień trzeci, karma mokra, saszetki na przykład, lub puszki. Dzień czwarty, podobnie, ponieważ w przypadku jednego jeżyka nawet saszetka, jedna saszetka taka mała, 100 lub 85 gram, jest jako jedna porcja za dużo dla jeżyka. Dzień piąty, rozkruszona mieszanka karmy suchej. Dzień szósty, karma mokra, saszetki lub puszki. Mamy trzy mączniki lub jeden drewnojad i dzień siódmy karma mokra, saszetki lub puszki, czyli to, co nie zjadły poprzedniego dnia. Zamiast to, co już mówiłam, zamiast owoców lub warzyw możemy podawać miksy owocowe dla niemowląt. A i tu jest właśnie zaznaczone, Ani powiedziałam, ja zazwyczaj podaję jedną łyżeczkę płaską do mieszanki. Porcję gotowanego mięsa można dodatkowo urozmaicić podrobami, na przykład jednym serduszkiem, z tym, że moje jeżyki, może być to wątróbka, ale moje jeżyki wątróbki nie lubią, nie podaję. Zamiast tranu lub kostki mineralnej można podawać witaminy. Fajnie się sprawdza rodewit. Podaję czasami w proszku i chyba nawet gdzieś jest na moim kanale YouTube film z rodewitem. Co pewien czas warto podawać lekką jajecznicę. Tutaj jeśli chodzi o jajka, podaję jajka przepiórcze, już nie będę z tyłu widzieć lodówkę, nie będę jej otwierać, bo każdy chyba wie, jak wygląda jajko przepiórcze. Jak nie, no to może znaleźć w sklepie. Jajka przepiórcze po prostu tylko parzę i podaję w całości. Lubią jeżyki pić jajko przepiórcze. Bardzo im smakuje takie surowe. Uważam, że jest to fajne uzupełnienie diety. Jeśli chodzi o jajka kurze, lekka jajecznica, ja przyrządzam po prostu na indukcji, na wodzie, na tutaj na 400 skali mojej. Natomiast jajka gotowane odradzam i z jajkami trzeba ostrożnie, ponieważ białko niekoniecznie jest takie super dla jeżyka. Przed sezonem, to znaczy przy diecie warto też rozróżnić sezony, bo na przykład jeżeli mamy taki sezon, gdzie są owoce typu na przykład arbuzy, warto spróbować. Miałam jeżyka, który kochał arbuzy i to było pierwsze, co znikało z jego miseczki, więc warto też z owocami sezonowymi troszeczkę sobie eksperymentować. W sezonie grzewczym wiadomo, że temperaturę mamy różną w domu, czasami troszkę nam góruje, szczególnie jeśli ktoś mieszka w domku, czasami się zaniża, ale co jest istotne, powietrze jest zazwyczaj bardziej suche i warto przed sezonem grzewczym na przykład wzmocnić skórę jeżyka kuracją Capivit A+. Kupujemy kapsułki w aptece, jest tam 30 kapsułek, jedną codziennie wyciskamy na karmę jeżyka. Kolejnym elementem w moim PDF jest skład analityczny prawidłowej karmy dla dorosłego jeża. Nie będę podawać, nie będę tutaj również jak obliczać, ponieważ znajdziecie to w książeczce, którą każdy, kto nabywa jeżyka ode mnie, otrzymuje. Jak również znajdziecie to samo, bo tu ciężko coś innego wymyśleć, na stronie stowarzyszenia jeż bez polskich znaków, jeżpigmesi.zwierzomania.edu.pl. Są to wyliczenia opracowane tutaj akurat jeśli chodzi o skład analityczny przez hodowlę jeżpigmejski. I tutaj kolejną uwagą po to, co jest w moim przewodniku, po podaniu, jak wyliczać skład analityczny karmy, jest uwaga, żeby ważna, by dieta jeża była urozmaicona. I to dlatego to widać na przykładowym tygodniowym menu. Nie możemy podawać samych suchych granulek. I tutaj istotne jest właśnie wprowadzenie do diety to, co już mówiłam, owoców, warzyw, gotowanego mięsa czy owadów karmowych. I tutaj ja już może przeczytam pozostałe elementy, że podajemy mięso. Jeśli będziemy opierać dietę o gotowane mięso, to tutaj
to, co już wspominałam, że musimy odpowiednio zbilansować mięso. To jest na zasadzie diety barw. Na sieci możecie sobie tutaj znaleźć źródła, jak wyliczyć prawidłową dietę barw, aby była bezpieczna dla zwierząt i miała odpowiednie składniki i minerałów, i witamin. Jeśli chodzi o rybę, podajemy tylko wyłącznie niektóre gatunki. Na pewno nadaje się do tego łosoś i tu fajnie uzupełnia również kwasy. Czytałam na sieci, na forach, że ktoś na przykład podał śledzia i jeżek mu się zwinął od razu tego samego dnia. Więc z rybą ostrożnie. Jak widzicie w karmie, że niektóre gatunki ryb i nie ma ich podanych, lepiej nie eksperymentować. Można podawać ryż. Jest to wprawdzie zboże, ale lekko strawne i w Concept for Life ryż jest. I tutaj jajka, o których wspominałam, no i warzywa czy owoce. I takie. Te podajemy gotowane lub surowe. Owady karmowe, o których już wspominałam, które podajemy jeżom, to łuczniki, trefnojady, świerszcze, karaczany. Z tym, że tak jak wspomniałam, ich ilość dzieci powinna być ograniczona. No, miałam przypadek, że jeżyk pochodzący z mojej hodowli u pani miał zaczepowanie jelit, ponieważ trzymała go wyłącznie na niestety na drewnojadach. Czego nie podajemy jeżom? Nie podajemy orzechów, awokado, cebuli, czosnku, selera, winogron, suszonych owoców, czekolady, pochodnych czekolady, bo czasami pewne rzeczy dla nas są oczywiste, niekoniecznie dla osób nabywających jeża, już się nieraz przekonałam, owoców cytrusowych, mleka, produktów mlecznych, wieprzowiny. Jeśli chodzi natomiast o wołowinę, moje jeżyki nie chcą jeść wołowiny, ale wiem, że niektóre hodowle wołowinę podają. Co ważne, nie podajemy żadnych owadów czy dżdżownic złapanych w naturze. Nie, to już tak jak wcześniej mówiłam, mogą mieć pasożyty, a nie chcemy po prostu mieć pasożytów u jeżyka. Co jeszcze istotnym elementem jest też uwaga, że wszystkie pokarmy podajemy nie prosto z lodówki, na przykład nie gorące, a takie, które mają temperaturę pokojową. Jeżeli podamy zimne, jeżyk może dostać biegunki. Jeśli podamy zbyt gorące, jeżyk się zwyczajnie poparzy. Jeśli podajemy również, i tutaj kolejna uwaga, zaczęłam mówić, nie możemy nagle zmieniać diety jeża. Tak jak innych zwierząt. Podajemy stopniowo nowe elementy, mieszając je z dotychczasowymi. Ponieważ jeżeli nagle zmienimy dietę, podamy nagle zupełnie nową karmę jako jedzenie podstawowe, nie podając dotychczasowej, bo się na przykład skończyła lub z innych różnych powodów, może to doprowadzić do biegunki, może nawet do śmierci jeża. I tutaj, jeśli podają Państwo niezbilansowane karmy, czyli na przykład domowe jedzenie, to też znowu powtórzone w moim przewodniku i zaznaczone, że trzeba pamiętać o witaminach i minerałach. A o witaminach i minerałach zupełnie nie możemy zapomnieć, kiedy jeżyk jest starszy. Po prostu jest to taka babcia lub dziadziuś i wymaga szczególnej troski. I przy układaniu diety dla jeża sugeruję przestrzegać wykazu z norm, czyli podstawowych zasad. W karmie nie powinno być zboża, wysoka zawartość białka, niska zawartość tłuszczu, minerały, witaminy, błonnik. I w tym odcinku przewodnika już to będzie na tyle. W następnym, co już zachęcam, będą ciekawostki na temat rozwoju jeża, będą również informacje, jak nawiązać więź z nowym pupilem. Bo to nie jest tak, że jak spotkamy się z opiniami na różnych wystawach czy targach, że
pojawili się cyrkowcy i w ciągu dnia co robią z jeżami. Nie, naprawdę można wychować sobie fajnego pupila, który reaguje na imię, który podaje łapkę, który sam szuka kontaktu z nami. Także zachęcam do śledzenia mojego kanału i już teraz zapraszam na kolejny odcinek.